Siemka tu Jamka, oczywiście w kolejnym odcinku serii od zera w Trowie. Kupiłem sobie kolejnego Alaya za Adventure Inn. Jeszcze tylko dwa nam brakują, już będziemy mieli wszystko i będziemy chyba klubicy sprzedawać, bo tak, bo nie ma co z tym robić. Event się kończy, więc trzeba kupić u tego ziemka, co tam udało nam się uzbierać. Tak, udało nam się uzbierać na jajco. I co my sobie jeszcze za to kupimy? Mamy tego pełno, tych jajek. Tego też mamy pełno. Tego już nie potrzebujemy. To co tydzień wypada. Dragonite sobie kupimy 10. Czemu nie? Potrzebujemy trochę tych Dragonite'ów. Jeszcze 350 prawie. Więc ała. Dobra, to jak już to kupiliśmy to jajko, to teraz trzeba by je otworzyć, prawda? Bo jest szansa z niego, że wypadnie nam... Co nam wypadnie? Rare, którego nie mamy. Dobra, to sobie oba przyspieszymy jajka. To sobie już wrzucę, żeby się następne otwierało. Jeśli ulepszymy Loadstarem to Promising, to na pewno wypadnie nam Rare, ale mówi, że jest szansa, że wypadnie nam ten, którego nie mamy. Więc teraz lecimy sobie po Loadstar. Bez tego to niestety nic nie będzie. Jednego. Dobra, 33 to nie jest dużo. Tyle mogę przeboleć. To sobie weźmiemy Loadstar. I tak od razu, czy możemy jakiegoś mounta? Możemy! No i super. I nawet jak go zrobimy, to dalej. A nie, zrobiliśmy już Loadstar? Zrobiliśmy, dobra. Żeby potem nie było, że zabraknie nam i będziemy musieli znowu kupować. Mówiłem, że coś tutaj próbujesz cały czas z tym Geodzie robić. Mógłbym to zrobić, ale nie chcę. Jednak ten Shadow Hunter to jest dla mnie priorytet, jeśli o takie rzeczy chodzi. Recepty nie. A tutaj Sparka nam brakuje. Dobra, zaraz jeszcze przyjdziemy, bo będziemy mieli dużo więcej kryształów, prawda? Bo 10 tysięcy teraz nam wypadnie. Gdzie jest silverowe? Jest silverowe jajko. Loadstar. I przyspieszamy. I uwaga. Aj, kurde, mamy takiego. Już mieliśmy takiego. No, szkoda. Cały czas będą nam dwa brakować. Patrz, 10 tysięcy. Pyk. Oczywiście skrzyneczki z Geoda zbieramy, ale to na następny tydzień sobie potwieramy. Nie teraz. O, i tutaj nie ma już nic takiego do zrobienia. Moglibyśmy te recepty porobić. Musimy zobaczyć teraz. Ile nam tych recept tutaj brakuje? Teraz pytanie, gdzie to było? O! Teraz pytanie, gdzie są te recepty, prawda? Nie w tej zakładce. O, Geode, dobra, tu jest. Geode Advanced. 35 tych recept nam brakuje. A na ile jesteśmy w stanie? Oj, niedużo jesteśmy w stanie zrobić. No, nie tak dużo. Tutaj jesteśmy ograniczeni builderitem. Gdybyśmy mogli zrobić, ile tutaj? Jakieś 14. Tak bym 280 kupił. O, to.
To byśmy zrobili 5. Zobaczymy, czego nam brakuje. Builderite'u powinno nam brakować, właśnie. Sobie 5 tych recept ogarniemy. I teraz Builderite powinien być w tych skrzynkach. Trochę. O. Najgorzej. Nie to chciałem, żeby mi wypadło. No to trochę kupimy tego Builderite'u jednak. Ile tych recept jeszcze możemy zrobić? To mało cały czas. O, jeszcze jedną byśmy mogli zrobić. A, dobra, tą jedną już sobie darujemy następny raz. Dobra, 3. Trochę przesadziłem z tymi receptami, to powiedziemy chyba 14, a mogliśmy ich 9 zrobić. Coś takiego. Dobra, zrobiliśmy 8. Zawsze tam coś powpadało nam tego. Mastery. Chciałbym właśnie odblokować to, tak żebyśmy mieli setny Geoda już. Jest nadzieja. Jest nadzieja na ten setny level. Patrzcie, ten dywanik da nam 100 Geodowego, a go nie mamy. Dobra. I ta różdżka daje podobno 100. To. Ja cię nie mogę. Ale dobra. Olać to i zrobimy sobie jeden kostium. Czyli potrzebujemy ataki za lunarium najlepiej. Lunarium jest kompletnie useless. O. Potrzebujemy nie dużo nitro. Starczy. I potrzebujemy verium. Dość sporo. A nie, to jest Veridium chyba, tak? O. Już tyle nie. Tyle wystarczy. Dobra. Udało się. Setny. Maximum Geode Mastery Rank. Udało się nam w końcu osiągnąć maksymalny poziom. Teraz to wszystko, co będziemy tutaj robić, już nie będzie nam dawać Geodowego, tylko i wyłącznie będzie nam dawać mastery zwykłe. Udało się. Ale wydałem trochę hajsu. No. Ale tego unlockera sobie tutaj walniemy. Tak. Możemy teraz 3 jajka na raz otwierać. No, nareszcie. Teraz będziemy mogli dużo kryształów sobie produkować. O to mi chodziło, o to mi chodziło. Dobra, no oczywiście tam sobie podciągnęliśmy nasz mastery troszkę, wiadomo, jak zawsze. No ale głównie chodziło o to. Głównie chodziło o to, żeby ten trzeci slot sobie ogarnąć. No to było celem tego odcinka. No dobra. To tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się.